Jesteście gotowi, żeby poznać liczbę 18? Super, to zaczynamy. Po lewej stronie widzicie zapis drukowanej liczby 18. Po prawej jest to liczba 18, liczba dwucyfrowa, zapisana za pomocą cyfry 1 i cyfry 8. Czy wiecie, ile tu jest kredek? Tak, dokładnie. Po lewej stronie mamy 10 kredek. Policz teraz, ile jest kredek po prawej stronie. Tych kredek jest 8. Moje pytanie, ile kredek jest razem? Tak, razem kredek jest 18. Bo 10 dodać 8 to jest 18. Po prawej stronie mamy pewną kwotę pieniędzy. Ile ich jest? Tak, to jest 18 zł. Ile widzicie banknotów? Jest jeden banknot. O jakiej wartości jest ten banknot? Tak, to banknot 10-złotowy. A ile jest monet? Dokładnie, są 3 monety. A pierwsza moneta ma jaką wartość? Tak, 5 zł. Druga moneta? 2 zł. A trzecia? 1 zł. Świetnie. A więc 10 zł i 8 zł to razem 18 zł. Teraz spójrzcie na nasze wirtualne liczydło. Doskonale już wiecie, że fioletowych kulek zawsze mamy ile? Tak, 10. Popatrzcie teraz, ile dobija kulek zielonych. 8. Zatem na naszym liczydle ile mamy wszystkich kulek razem? Tak, 18. Bo 10 dodać 8, to razem jest 18. Super. Przechodzimy do zadania pierwszego. Zadanie pierwsze ma następującą treść. W gospodarstwie wykluły się kurczęta. Ile jest żółtych kurcząt? Policz. Tak. Żółtych kurcząt jest 17. A ile jest brązowych kurcząt? Jest jeden brązowy kurczaczek. Zatem pytanie do tego zadania jest następujące. Ile jest ich razem? Obliczenie zapisz w zeszycie. Więc proszę, otwórzcie teraz zeszyty. Pamiętajcie o tym, że na środku trzeba zapisać w klasie i będziemy matematycznie zapisywać to, co przed chwileczką zrobiliście. Ile było żółtych kurczaczków? Dokładnie 17. Dodać 1 brązowy to się równa 18. Super. Teraz słuchajcie, co dalej w tym zadaniu. Co się stało? Otóż w ciągu tygodnia sprzedano 10 kurcząt. Ile zostało? I znowu trzeba zapisać rozwiązanie w zeszycie. A więc wracamy do początku. Ile było wszystkich kurczaczków? Dokładnie 18. Co się stało? Sprzedano 10, a jeśli sprzedano, to znaczy się, że tych kurczaczków ubyło. A więc będzie to odejmowanie. Odjąć 10, to się równa. I ile zostało do sprzedania kurczaczków? 8, bo 18 odjąć 10 to jest 8. Super, bardzo ładnie. Teraz zatrzymaj sobie film i uzupełnij zapis w zeszycie.
Jak będziesz gotowy, gotowa, wróć do mnie. Przechodzimy do zadania drugiego. Radek i Szymek wybierają się do zoo. Ile pieniędzy brakuje każdemu chłopcu na bilet do zoo? Popatrz, ile kosztuje bilet. Tak, 18 zł. Radek, ile ma pieniędzy? 10 zł. To ile mu brakuje? Oczywiście 8 zł. Bo 18 odjąć 10 równa się 8. A teraz popatrzcie, ile ma pieniędzy Szymek. Dokładnie, on ma też 10 zł. W związku z czym brakuje mu dokładnie tyle samo, co Radkowi. Z tym, że Radek miał tą kwotę w jednym banknocie, a Szymek tą samą kwotę w dwóch monetach. I przechodzimy do zadania trzeciego. Ile brakuje do 18 lat Wiktorii, Krystianowi i Mateuszowi? Popatrz, ile ma Wiktoria lat? 15. To ile jej brakuje, żeby mieć 18? 3 lata. A Krystian ile ma lat? Tak, on ma 10 lat. To ile mu brakuje? Dokładnie 8 lat. A Mateusz ile ma lat? 12. To jemu ile brakuje? Tak, tylko 6 lat. Super. Możecie przejść do zadania czwartego. Uwaga! Polecenie jest następujące. Ułóż z dowolnych przedmiotów ilustrację do działania. A to działanie proszę przeczytajcie ze mną. 10 dodać 8. Ja Wam pokażę, w jaki sposób ja to zrobiłam. Zapisałam sobie to działanie. 10 dodać 8 równa się 18. I wykonałam to ćwiczenie na liczydle. Przygotowałam 10 kuleczek i 8 kuleczek. Wy możecie zilustrować w dowolny sposób, wykorzystując kredki, pisaki, guziki, co tylko Wam przyjdzie do głowy. Wyłączcie film, zróbcie to zadanie i wróćcie na zajęcia do tego filmiku, bo ja oczywiście na Was będę czekała. No myślę, że już jesteście. To proszę, przygotujcie teraz ćwiczenia z matematyki na stronie 32. Bardzo proszę, żebyście poćwiczyli zapis nowej liczby dwucyfrowej 18 w kratkach. Pamiętajcie o odstępie jednej kratki pomiędzy liczbami. Jak wykonasz to ćwiczenie, to przejdziemy wspólnie do zadania pierwszego. A więc znowu wyłącz film, wykonaj ćwiczenie i wróć do zadania. Zadanie pierwsze. W sklepie zoologicznym były kanarki. Policz je.
Policz wszystkie kanarki. Ile ich jest? Świetnie. Razem wszystkich kanarków jest 18. Super. A teraz uwaga. W ciągu tygodnia sprzedano 10 kanarków. Skreśl je. Spróbuję, może mi się uda skreślić. Zobaczę, czy mi tutaj to działa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. To policzmy teraz, ile kanarków zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Doskonale. Mam nadzieję, że ty również w ten sposób rozwiązałeś to zadanie. Zatem musicie uzupełnić zapis. Ile kanarków zostało? Jaką liczbę tu wpiszemy? Będzie to liczba 8. Pięknie. I uwaga. W tej chwili zadam Wam pracę samodzielną, bo zbliżamy się wielkimi krokami do końca roku szkolnego. A więc Wy już jesteście coraz starsi i musicie po prostu być coraz bardziej samodzielni. Bo niedługo i niebawem skończycie klasę pierwszą. Posłuchajcie zatem, co musicie zrobić. W zadaniu drugim polecenie jest bardzo proste i możecie je sami już odczytać. Oblicz. Masz poszczególne działania i trzeba wpisać prawidłowe wyniki. No a teraz popatrzcie jeszcze na zadanie trzecie. Ono będzie troszeczkę wiązało się również z czym? Z kodowaniem, które bardzo lubicie. I już tutaj też to polecenie potraficie odczytać. Wykonaj obliczenia. Wpisz do tabeli wyniki od największego do najmniejszego wraz z odpowiadającymi im literami. Odczytaj hasło. Będzie to nazwa miejscowości. A więc teraz bierz się do pracy. Postaraj się jeszcze przeczytać te dwa polecenia samodzielnie, jak będziesz wykonywał właśnie to zadanie drugie i trzecie. Do zobaczenia!